Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj już z Poznania, z mojego gabinetu. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o problemie otyłości brzusznej, o tym, jak tkanka tłuszczowa ulokowana na brzuchu wpływa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale również na estetykę. No i co za tym idzie, wszelkie problemy, właśnie tak jak wspomniałam, zdrowotne. Coraz gorzej się odżywiamy, coraz gorzej wyglądamy, i w zasadzie no, musimy dołożyć wszelkich starań, aby przede wszystkim to zmienić. Jeszcze do niedawna słyszałam: Pani Agnieszko, my może mamy nadwagę, my może mamy problem z otyłością, problem z żywieniem, ale w Ameryce to dopiero jest otyłość. Gdyby Pani pojechała do Ameryki, dopiero by Pani tam miała pracę. I dzisiaj w zasadzie się bardzo mocno uśmiecham, dlatego że w zeszłym roku miałam możliwość goszczenia w Stanach Zjednoczonych aż 2 razy. 7 dni przebywałam w Nowym Jorku i powiem szczerze, że szukałam osób z nadwagą, szukałam osób z otyłością. Poruszałam się komunikacją miejską, przyglądałam się dzieciom, przyglądałam się młodzieży, przyglądałam się osobom dorosłym, przyglądałam się kobietom po menopauzie i powiem szczerze, że naprawdę nie widziałam osób z takimi problemami, jakie widzę tutaj u nas w Polsce. Na moje pytanie, gdzie właściwie są ci wszyscy ludzie, o których się mówi w Polsce, że Ameryka jest taka otyła, usłyszałam: nie ma, skończyło się. Ludzie zaczęli o siebie dbać, ludzie zmienili nawyki żywieniowe, zmienili styl życia, przede wszystkim zaczęli jadać regularnie, przede wszystkim zaczęli jadać warzywa. I bardzo często, nawet w swoim gabinecie, kiedy przychodzą do mnie nowi klienci, mówią: Pani Agnieszko, właściwie to co Pani takiego robi, że Pani jest taka szczupła? I moja odpowiedź pada: dbam o siebie, no i przede wszystkim chodzi o zdrowe nawyki żywieniowe. I mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom zaczniemy przede wszystkim uświadamiać sobie problem, jaki płynie z niewłaściwego odżywiania, jaki płynie z tego, że źle się odżywiamy, nieregularnie, niewłaściwe posiłki jadamy, niewłaściwe produkty i że zaczniemy dbać o siebie. Dzisiaj chciałam troszeczkę porozmawiać właśnie o tym, jak ważna jest miara krawiecka w diagnozowaniu chociażby nadwagi, w diagnozowaniu otyłości czy chorób metabolicznych. Do tej pory takim wskaźnikiem, który pomagał nam w szacowaniu nadwagi czy predyspozycji do chorób, był wskaźnik BMI. Do tej pory, ale można powiedzieć, że i wcześniej, i teraz jeszcze lekarze i dietetycy posługują się tym wskaźnikiem, który jest powszechnie znany. Ale chciałam podkreślić, że wskaźnik BMI tylko i wyłącznie odnosi się do masy ciała, stosunek masy ciała do wzrostu. Absolutnie nie uwzględnia ani rozłożenia, ani w ogóle obecności tkanki tłuszczowej. Absolutnie nie uwzględnia masy mięśniowej. A to właśnie stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej jest tak ważny i to on decyduje o naszych predyspozycjach zdrowotnych, do chorób, do nadwagi czy do otyłości. Moi pacjenci, którzy przychodzą do mnie do gabinetu już od 2007 roku, jak pracuję, nigdy nie mieli wyliczane BMI. Nigdy. Zawsze u mnie jest miara krawiecka, mogę pokazać. Jest i zawsze była. I tą właśnie miarą mierzymy obwody, mierzymy obwód właśnie pasa wokół pępka. Chociażby dlaczego? Dlaczego nie używam wskaźnika BMI? Dlatego, że BMI, chociażby w moim przypadku, że BMI dopuszcza w moim przypadku jeszcze 14 kg. Jeżeli przytyję sobie jeszcze 14 kg, to względem wskaźnika BMI będę osobą w tak zwanej normie, czyli niezagrożoną nadwagą, niezagrożoną chorobami metabolicznymi. Chciałam powiedzieć, że ja bardzo dobrze znam swoją budowę i wiem, gdzie w moim organizmie będzie się lokalizowała tkanka tłuszczowa, a więc około 10 czy 8 kg będzie zlokalizowane w brzuchu. Nie dosyć, że będę wyglądała bardzo nieestetycznie, no to przede wszystkim będzie to sprzyjało chorobom, które są związane właśnie gromadzeniem się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Weźmy pod uwagę chociażby osoby, które mają dosyć wysoką masę mięśniową, które bardzo dużo ćwiczą. Po wyliczeniu takiego wskaźnika BMI okaże się, że te osoby mają nadwagę i otyłość.
Więc jak można powiedzieć, że ten wskaźnik jest rzetelny w określeniu nadwagi i otyłości? Wiele paneli, czy chociażby Międzynarodowa Federacja już Diabetologiczna jest zdania, że takim wyznacznikiem, taką diagnozą, jakby pod kątem diagnostyki klinicznej, chorób metabolicznych chociażby, jest właśnie wskaźnik obwodu pasa wokół pępka. Odnosimy to oczywiście do chorób metabolicznych i do nadwagi i do otyłości. Dlaczego ta tkanka tłuszczowa na brzuchu, dlaczego ona jest taka groźna i w zasadzie skąd ona się bierze? Przede wszystkim wszystko wynika z naszego niewłaściwego odżywiania. A mianowicie, jeżeli jadamy złe składniki, złe pokarmy, nie tak jak powinniśmy, to wtedy trójglicerydy, które kwasy tłuszczowe, które pochodzą z pożywienia, z procesów biochemicznych, one nie muszą stricte pochodzić z jadania na przykład kwasów tłuszczowych, że zjemy mięso i z tego są tylko i wyłącznie trójglicerydy. Absolutnie nie. Bardzo często w procesach biochemicznych chociażby pochodzą z węglowodanów. I teraz takie trójglicerydy gromadzą się w tkance tłuszczowej w brzuchu. W brzuchu są tkanka, komórki tłuszczowe, tak zwane adipocyty. Te adipocyty zaczynają się wypełniać tymi trójglicerydami tak długo, aż osiągną swoją maksymalną wielkość. Kiedy taki adipocyt już urośnie maksymalnie, że już nie może urosnąć więcej, wtedy zaczyna wytwarzać białko zapalne. I to białko zapalne właśnie powoduje szereg chorób metabolicznych. Powoduje to, że mamy nadciśnienie, powoduje to, że mamy ogólne stany zapalne w organizmie, powoduje miażdżycę, powoduje cukrzycę, powoduje chociażby zawały i udary, czy dnę moczanową, rozregulowanie gospodarki hormonalnej, to właśnie powodują stany zapalne wynikające z tworzenia się tych adipocytów, kumulowania się tkanki tłuszczowej, kwasów tłuszczowych w adipocytach. Co się dzieje dalej? Jeżeli taki adipocyt urośnie do maksymalnych rozmiarów i będzie tworzył stany zapalne, a my dalej będziemy jadać niewłaściwie, dalej będziemy namnażać właściwie tkankę tłuszczową. Adipocyty będą się mnożyć. Będzie to spowodowane ich podziałem, będzie to spowodowane produkcją adipocytów przez komórki macierzyste. No i co to oznacza? No oznacza to, że nasz obwód pasa wokół pępka będzie się zwiększał. I dlatego to już jest dla nas poważny sygnał, nie tylko problemów estetycznych, ale przede wszystkim tych problemów zdrowotnych. Komórki tłuszczowe, my mamy w organizmie komórki tłuszczowe i one muszą być, tłuszcz musi być, jest tłuszcz brunatny, jest tłuszcz biały, brunatny jest tym tłuszczem pozytywnym, biały, można powiedzieć negatywnym, ale najbardziej negatywną sferą gromadzenia się tkanki tłuszczowej jest właśnie brzuch, bo on powoduje te wszystkie choroby metaboliczne. A tkanka tłuszczowa w organizmie bierze się już i tworzy w okresie dziecięcym. Także do drugiego roku życia jest bardzo ważne, jak się odżywiamy i ile tych komórek tłuszczowych zostaje namnożonych. To jest istotne również w okresie dojrzewania, kiedy jako młodzież odżywiamy się nieprawidłowo, kiedy nie zwracamy uwagi, jak jadają nasze dzieci, kiedy zaczynają namnażać te komórki tłuszczowe, to proszę pamiętać, że te komórki tłuszczowe nigdy, ale to nigdy w życiu nie zostaną zredukowane co do ilości. Taki adipocyt, on może się po prostu zmniejszyć. Poprzez nasze odchudzanie, redukcję tkanki tłuszczowej my tylko zmniejszamy, ale w każdej chwili organizm aż czyha, aż popełnimy znowuż szereg błędów żywieniowych i aby znowuż ta komórka adipocytu urosła do swojej wielkości, którą już kiedyś osiągnęła. A jeżeli dalej nie zaprzestaniemy tego procesu, no to znowuż będziemy namnażać tkankę tłuszczową. Dlatego to, jak my się odżywiamy, jak odżywiamy nasze dzieci, jak odżywia się nasza młodzież, właściwie jest takim wskaźnikiem, czy będziemy się do końca życia borykać z tą tendencją do nadwagi i otyłości, czy nie. Bardzo często klienci, którzy przychodzą do gabinetu, pytają: Pani Agnieszka, no to jak to jest? No to schudne, no i teraz co? No to, a co efekt jojo? No istnieje, nie istnieje, jak to wygląda? No efekt jojo istnieje, ale tak jak wspomniałam, to jest po prostu powrót do starych nawyków żywieniowych. To jest właściwie... Polega na tym, że jeżeli my decydujemy się na redukcję tkanki tłuszczowej, my decydujemy się na dietę,
tak zwaną dietę, powiedziała, to właśnie problemem jest, że nie możemy podchodzić do jakiegoś krótkoterminowego okresu. My musimy na stałe zmienić nawyki żywieniowe, my musimy podejść do tego jak do poważnego problemu. To nie jest tak, że w 5 minut schudniemy, bo naprawdę proces tycia to jest proces szeregu procesów metabolicznych, które zmiany metabolizmu w zasadzie, jaki dochodzi w organizmie, zmiany gospodarki hormonalnej. Jeżeli doprowadzimy przez taką otyłość brzuszną, chociażby do insulinooporności, do rozregulowania gospodarki hormonalnej, gdzie rozregulowuje się insulina, mamy problem z adrenaliną, mamy problem z kortyzolem, to poukładanie tego organizmu z powrotem w całość wcale nie jest takim prostym sposobem, tak? To trwa tygodniami, miesiącami, nawet latami, bo tygodniami, żeby doprowadzić taką gospodarkę hormonalną do równowagi w przeciągu 2-3 tygodni, to jest absolutnie niemożliwe. Także przede wszystkim dbajmy o te nasze brzuchy, kontrolujmy tą nadwagę, kontrolujmy tą otyłość, kontrolujmy to, co jadamy, nauczmy się, jak prawidłowo jadać i o tym będę później w następnych spotkaniach mówić. Jak również zważajmy uwagę na to, co jadają nasze dzieci i czy dzisiaj już nie aplikują sobie tendencji do nadwagi i otyłości, czy dzisiaj już nie namnażają nadmiaru tych komórek tłuszczowych. Tak jak wspomniałam, tym ważnym takim wyznacznikiem nadwagi czy otyłości problemów metabolicznych jest właśnie obwód pasa wokół pępka. I tutaj dla kobiet szacuje się, iż w okolicy pępka powinny nie przekraczać, ten obwód centymetrów nie powinien przekraczać 80 cm. U mężczyzn obwód pasa w okolicy pępka nie powinien przekraczać 94 cm. Jeżeli u kobiet te centymetry wzrosną powyżej 84, a u mężczyzn powyżej 98, no to mamy już predyspozycję przede wszystkim do stanów zapalnych. To, że estetycznie źle wyglądamy, to my to też widzimy, ale przede wszystkim to, że zacznie się u nas szereg chorób, szereg problemów metabolicznych. Jest kolejny taki bardzo ważny wskaźnik, bo możemy też mieć budowę i wzrost różny, a mianowicie stosunek obwodu pasa w okolicy pępka do naszego wzrostu. I on jest w zasadzie równy dla każdego, a mianowicie i dla kobiet, i dla mężczyzn i powinien być mniejszy bądź równy 0,55. Jeżeli jest większy, jest to również wskaźnik tendencji do nadwagi, otyłości, a przede wszystkim do tych ciężkich chorób. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze chcę wspomnieć tutaj o tej otyłości brzusznej. Pamiętajmy o tym, że 1 kg tkanki tłuszczowej zawiera około 3 km naczyń krwionośnych. Jeżeli osoba z nadwagą, osoba otyła ma naprawdę dużą sieć tych naczyń krwionośnych, to tak naprawdę w dużej mierze ogromnie obciąża serce. To serce jest z reguły niedotlenione, występuje nadciśnienie, występuje arytmia, występuje tachykardia, no i potem w konsekwencji mamy, tak jak wspomniałam, od otyłości brzusznej predyspozycję do i cukrzycy, i insulinooporności, ale przede wszystkim mamy do zawałów i do udarów, do rozregulowania gospodarki hormonalnej, do dny moczanowej i do szeregu innych chorób właśnie związanych z gromadzeniem się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Tkanka tłuszczowa, która jest na brzuchu, to jest przede wszystkim tkanka tłuszczowa podskórna, ale to jest również tkanka tłuszczowa trzewna, czyli tak zwany tłuszcz trzewny, który jest wręcz powciskany między narządy, no co powoduje stłuszczenie wątroby, a co za tym idzie szereg komplikacji zdrowotnych. Bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie znali własną budowę ciała, tak? Czy mamy na przykład typ android, czy jesteśmy typem androidalnym, czy jesteśmy typem gnoidalnym. Dlaczego? Taka znajomość własnego ciała pozwoli nam określić, gdzie będzie nam się kumulowała tkanka tłuszczowa, no i przede wszystkim do jakich jednostek chorobowych jesteśmy predysponowani. I jeżeli na przykład nasza budowa ciała, czyli obwód pasa wokół pępka u kobiet będzie wynosił
powyżej 85 cm, a u mężczyzn będzie powyżej 90 cm, wtedy możemy mówić, że mamy budowę androidalną, czyli potocznie mówiąc jesteśmy typem jabłka. No i wtedy tkanka tłuszczowa będzie się najczęściej odkładała na szyi, będzie się odkładała na ramionach, będzie się odkładała na karku, na barkach, będzie się odkładała na piersiach, będzie się odkładała na plecach, no i przede wszystkim na brzuchu, w okolicy pasa. Jeżeli mówimy o typie gnoidalnym, o typie bioderkowym, to tutaj czy dla kobiet, czy dla mężczyzn, jeżeli będziemy mieli poniżej 0,85, ta wartość będzie 0,85. Przepraszam, ten typ gnoidalny i typ androidalny to jest stosunek pomiaru pasa do pomiaru bioder, tak? Czyli w przypadku tutaj mówimy tego typu gnoidalnego, to rzeczywiście powinna być ta wartość mniejsza od 0,85 i wtedy mówimy o typie gruszki. Jeszcze wrócę. Typ jabłka to oczywiście, jeżeli przekraczamy u kobiet 0,85 ten stosunek, a u mężczyzn 0,90. Natomiast typ gnoidalny, tkanka tłuszczowa przede wszystkim odkłada się na biodra, przede wszystkim odkłada się na uda i przede wszystkim odkłada się na pośladkach. No a jakie choroby temu towarzyszą? Niewydolność żylna, niewydolność limfatyczna, obrzęki, żylaki i celulit. Także ta znajomość jest istotna, znajomość obwodu naszego pasa i tłuszczu w okolicy pępka, czy on jest, czy nie ma, jest dosyć istotną rzeczą. Także dbajmy o siebie, dbajmy o nasze zdrowie, a to, od czego w zasadzie tyjemy, od czego mamy problemy chociażby właśnie zdrowotne i gromadzenie się tej tkanki tłuszczowej, no to powiem na następnym spotkaniu, na które już serdecznie zapraszam.